kurde. Jestem teraz na trzeciej półce. Najwyższa, górna półka. Hola! Stąd jesteś malutka jak mrówka. O, widzę Kraków. Tak wygląda ubikacja w polskich pociągach. Mydło, umywalka, śmietniczka, papier, suszarka, kibel. No i tutaj taki jest uchwyt, żeby się trzymać, żeby tam powietrzem od prędkości nie wyciągnęło z pociągu. O, dzień dobry. Nas obudzili, zaprosili na kawę, herbatę. Tutaj mamy taką herbatkę. Ola też ma. Emilka przed chwilą się obudziła. I sobie siedzimy na spokojnie. A okazało się, że my już przyjechaliśmy. 2 sekundy i już jesteśmy na peronie. Dokładnie nie wiemy, ile pociąg będzie tu stał. Bo ten pociąg jedzie do Przemyśla. Widziałem taką dziwną rzecz. Ochrona dworca doczepia się do ludzi. No nie doczepia się, tylko no nie wiem jak powiedzieć. Podchodzą do jakiegoś pana, do jakiejś osoby. Siedzi, ładnie ubrany, czysty, jakaś u niego walizka. No widać, że czeka na pociąg lub autobus, siedzi sobie spokojnie, ładnie ubrany. Albo czeka na pracodawcę. Albo na pracodawcę. I od razu wam powiem, że to był Ukrainiec. On tam był z kolegą, kolega gdzieś poszedł. Przyszedł z ochrony dworca pan i zaczął go się pytać, a gdzie on jedzie, a o której on ma pociąg, a w jakim kierunku. Ręce w kieszeniach i stoi taki mega ranger. Ale dopytuje się w ten sposób, a gdzie pan jedzie? Pan już trzeci dzień tu siedzi. O 7, o 8, o której? O której? O 11, 12, o której pan jedzie? Ja nie wiem, jak on siedzi i nic nie robi, no nie wiem, to jest jakaś strefa zamknięta, gdzieś jest regulamin, że nie wolno przebywać więcej niż 10 minut czy coś, albo ta osoba jest winna, no to po prostu jakaś głupota. A i razem z tym chodzą bezdomni na dworcu, oni przez cały czas jakieś mają problemy między sobą, albo idą tam nogą kogoś zahaczą z osób, którzy czekają na swój transport. Problem polega na tym, jak oni się zachowują czasami. I ochrona dworca tego nie widzi i widzi osób, do których można się doczepić. Ja nie wiem, jakaś bzdura jest. Według mnie ochrona dworca jest od tego, żeby pilnować porządku. Jak jest wszystko w porządku, osoba sobie cichutko siedzi, to nie ma żadnych problemów. A jednak wcześniej nieraz wiedziałem, jak policja lub straż miejska może przejść latem przez park i bezdomny sobie śpi na ławce, obok stoi niedopita butelka, tam malutka taka z wódką czy z czymś, i on sobie ściągnął obuwie i śpi sobie na ławce. Oni przechodzą mimo i podchodzą do osób, którzy tam spacerują lub po prostu siedzą na ławce. No, system tak działa, że doczepiają się do tych, od których można coś uzyskać. A od bezdomnego co ty uzyskasz? On ci ani mandatu nie zapłaci, ani papierów ci nie pokaże, nic. Nie ma o czym rozmawiać, nie ma gadki. No i taką głupotę widziałem, taką bzdurę widziałem. Ochrona dworca nie ma czym się zająć i doczepia się do ludzi, którzy siedzą, czekają na swój odjazd z dworca.
Bzdura. Uwaga, ogłoszenia. Sprzedaję bemkę. Ani razu nie uderzona. Zarejestrowana, ubezpieczona, przegląd jest, wszystko jest. Odbiór osobisty w Krakowie. Ola, chcesz kupić? Przy dworcu. Chce pani kupić? Możemy się przyjechać. Nic nie puka, nic nie stuka. Można siadać i jechać. Kupuję. Yeah, no jest sprzedane, już nieaktualne ogłoszenie. Nie wiem, co to jest, ale jakaś piękna, ładna, stara architektura. Mi się podoba. A tutaj też jest stara architektura. To mi też się podoba, ale trochę mniej już. Bardzo ładnie. Ulica Ariancka. Łap gołębia, łap. Łap gołębia. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, proszę bardzo. Proszę bardzo. Hej, Mirka! Proszę bardzo, ulica Iwony Borowickiej. Opera krakowska. A na dole coś nie po naszemu napisane. A teraz po naszemu. A teraz znów nie po naszemu. Così fan tutte. A teraz cicho. Bo kamera. Trochę większa kamerka. Też chciałem taką kupić, ale niewygodnie w kieszeni ją trzymać. Zobaczcie, znaleźliśmy mieszkanie. Okrągłe takie. Przestronne. Ładny widok na wszystkie strony. Nie wiem, ile pokoi. 2 sekundy do przystanku tramwajowego. Centrum, blisko dworca, blisko konsulatu ukraińskiego. Jesteśmy w parku. Piękny, cudowny dzień. Jesteśmy w galerii. A co tutaj u nas? Mandacik za to, że bez maski. Konsumpcja na miejscu zabroniona. Musimy znaleźć sobie miejsce, żeby zająć się konsumpcją. Uważam, że to jest bardzo dobre podejście. Wypisywanie mandatów, jak ktoś nie nosi maski w miejscu publicznym, bo jak stoi osoba bez maski i się wypisze taki dobry mandacik, to od razu znika ryzyko zakazić się od tej osoby. Od wypisania mandatu nie pojawia się maska na twarzy. I nic się nie zmienia, po prostu się obciąża osoba i idzie dalej bez maski. To jest super. Najlepsze rozwiązanie. Wkrótce pojawią się różne takie detektywistyczne seriale, w których nie tam jak wcześniej łapali przestępców, strzelanina, kalachy, wszystko idzie do boju. Taki action. Telefon 112. Halo, mamy tutaj podejrzaną osobę. W centrum handlowym chodzi bez maski. Już wyjeżdżamy. I taka muzyka, jak w filmie Die Hard. Policja szybciutko wsiada do auta, wyjeżdża i wypisuje mandat. I wszystko w trybie zwolniony, pod taką bohaterską muzykę. Tak widzę seriale przyszłości. No i teraz już przyszedł czas. Idziemy w swoich sprawach. Zaraz wam opowiemy w ogóle, po co tutaj przyjechaliśmy. Powiedz, daj rączkę, proszę. Pogoda się zrobiła bardzo ładna. I teraz Kraków wygląda jeszcze lepiej, a my idziemy. Już jesteśmy na miejscu. Przyjechaliśmy tutaj w sprawie wyrobienia Emilce paszportu. Bo ona jedynie ma świadectwo, akt urodzenia.
Polski i PESEL Polski. I to wszystkie papiery, które ona ma. No i właśnie musimy wyrobić paszport. Zagraniczny. I to się da zrobić jedynie w konsulacie. W Warszawie, w Krakowie. No i tam jeszcze parę... Ile miast? Ale w których miastach? Dobrze. Lublin. I Szczecin. Szczecinie, tak? Szczecin. No i Ola się zapisała do Krakowia, bo ten konsulat, który był w Poznaniu, już usunięty i on za bardzo tam nie był skuteczny, przynajmniej w naszych sprawach. No i mamy zapisany na 9:45. Jest 9:45 i stoimy w kolejce. Także welcome to Ukraine, jak to się mówi. Wszystko jak w domu.